Witamy serdecznie w telewizji Wlepnetowej ponownie. Redaktor Siurek i redaktor Łodyżko. Po roku, no cóż, no zdarza się, ale jesteśmy z wami znowu. A więc tym razem przenosimy się do Zielonej Góry, gdzie grupa Kwiatuchy dokonała ciekawego pitu-pitu w sprawie tamtejszego trawnika przed BWA. Natomiast my jesteśmy na tle sprawy, o której powie wam redaktor Łodyżko. Tak, tak. Sprawa ta wyłoniła się za sprawą XI Kolora w warszawskiej galerii Viuro. Jest to marchewka i groszek. Bardzo smakowita kompozycja. Zapraszamy na klip i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. W pocie czoła. Niestety nikt nie przyjdzie, będziecie musieli zapieprzyć. Generalnie jesteśmy tutaj. Są jako Kwiatuchy tutaj, tylko powiem, że bardzo się cieszę, że będziemy mieli ogród warzywny przed galerią, że będzie to być może również pretekst do tego, żeby przychodzić do galerii, czyli w okolicy. A przynajmniej w okolicy. Ale to robi dobrze. To też to może. Gdyż ona pięknie rośnie w rytm muzyki Manamo. Rucola. Przecież to będzie rosła na pewno. Dokładnie, naprawdę? Mogę? I na pewno korzeniami w dół, to wiem. Jak gdzieś młodzież zaangażowana. Jak nieśmiało zaczynali sadzać. A podobno kondory są owocne. Czajka, czy będziesz tratował sadzonki? Tratował? Nie, będę sadził. Sadził będzie. A na których sadzonkach ci najbardziej zależy? Na poziomkach. Na poziomkach, dlaczego na poziomkach na przykład? No bo poziomki będą wydawać z siebie czerwone owocki i nie ma takiego człowieka, który by się obawiał zerwać czerwone poziomki. Wydaje mi się, że nie. Dynia. Czy będzie? Proszę. Czy mamy dynię? No, mamy tykwę. Prawie dynia. Ale mamy arbuza. I koło tych jesteśmy arbuzy. Arbuz, taka prawie tykwa. Prawie dynia.